Duchowe postanowienia noworoczne, co warto wcielić w życie przed wejściem w nowy rok numerologiczny. Zapraszam na materiał. Już za kilka dni, prawie że, bo z 3 na 4 września wchodzimy w nowy rok numerologiczny. No, i teraz warto wiedzieć, jakie to będą energie. I taki rok jak ten zdarza się raz na 9 lat i jest wyjątkowy, ponieważ każda wibracja wchodzi w swój rok. To jest prosto w tym roku wyliczyć, że jedynki chodzą, wchodzą w pierwszy rok numerologiczny, dwójki w drugi, w trójki w trzeci itd., itd. Najciekawiej będzie u dziewiątek, bo my wchodzimy w dziewiąty rok numerologiczny. A nasz rok jest zawsze tym samym rokiem, którym jest rok światowy, więc generalnie wszyscy jesteśmy pod wpływem wibracji 9, czyli ten rok ogólnie będzie sprzyjał temu, żeby zamknąć, żeby pożegnać, żeby odstawić, żeby zmienić, żeby zostawić. I według mnie mądrym jest przemyśleć, co ja takiego będę kończył. Co ja takiego będę zostawiał w tym roku? A może jest tak, że teraz jeszcze masz taki układ liczb roku numerologicznego i roku osobistego, że teraz warto również coś już uwolnić, oczyścić i zostawić. A w nowym roku numerologicznym, na przykład, oprócz tego, że będziesz w światowej wibracji Wibracji 9, to może warto zastanowić się, co będziesz przyciągał, jeżeli taki będziesz miał układ liczb. Wszystko zależy od tego, w jakim ty aktualnie będziesz znajdował się układzie, czyli jaki będziesz miał rok numerologiczny. W tym roku jest prosto, bo wynika on wprost z twojej wibracji, ale w jakim będziesz roku osobistym, który będzie miał również na ciebie duży wpływ. Prawda jest taka, że jeżeli nie wiesz, dokąd płyniesz, to każdy wiatr jest zły. Dlatego bardzo istotne jest przy każdym planowaniu nowego roku, żeby dogadać się ze sobą, jakie ja mam w tym roku cele, na przykład cele duchowe, co ja chcę osiągnąć, jakie książki chcę przeczytać. Jakie filmy chcę obejrzeć, na jakie kursy chcę jeździć, e, może chcę spotkać się na żywo z kimś, kogo znam z YouTube'a tylko może ten rok będzie mi sprzyjał, może zacznę robić pewien rodzaj medytacji, e, na przykład porannej albo wieczornej. Może zacznę stosować odpowiednie dla mnie afirmacje, może zacznę stosować wizualizacje i co zrobię z moimi lekcjami karmicznymi? Czy może przyciągnę szybszy sposób, żeby zrozumieć, dlaczego czasami w moim życiu wydarza się sytuacja, gdzie czuję, że cierpię? Napisz w komentarzu, jakie ty masz plany duchowe, jakie masz cele duchowe na ten zbliżający się rok. No nie da się mówić o rozwoju duchowym, jeśli nie medytujesz. Po prostu to jest niemożliwe. Czyli warto mieć medytacje, które wykonujesz codziennie, warto mieć medytacje, które wykonujesz raz w tygodniu, warto mieć medytacje, które wykonujesz kiedy jest ci źle, albo warto mieć medytacje, które wykonujesz kiedy chcesz coś konkretnego przyciągnąć. Dlatego pamiętaj, że możemy pięknie mówić, możemy mieć piękne plany, ale żeby one były zrealizowane, to niezbędne jest nasze działanie. Więc teraz w komentarzu napisz, z czym będziesz działać, nie tylko planować, ale jakie, jakie planujesz podjąć działania i napisz to w takiej formie, że codziennie rano medytuję. Na przykład napisz to jako postanowienie, jako czynność już dokonaną. Albo codziennie wieczorem podsumowuję mój dzień i coraz bardziej świadomie rozumiem moje lekcje. Nasza dusza wie więcej, niż nam się wydaje, i często szuka sposobów, żeby się z nami połączyć. A oprócz połączenia z duszą mamy też połączenia z istotami świetlistymi, z buddhami, z aniołami, z innymi energiami, które są powołane po to, żeby nas wspierać. I żeby się połączyć z tym centrum, żeby się połączyć z nadświadomością, żeby połączyć się z kanałem mądrości, to trzeba mieć na to czas i przestrzeń i chęć. Więc ja na przykład mam tak, że raz w tygodniu Robię sobie sama terapię. Wchodzę sobie w kroniki, pytam, co mam do zrobienia. Medytuję, nie, medytuję codziennie, ale wtedy medytuję właśnie z taką intencją, żebym się dowiedziała, co mam zrozumieć, co mam do zrobienia. I po takiej sesji jestem w pełni połączona ze sobą i wiem, że idę w zgodzie z tym, co, co mam tutaj zaplanowane do zrobienia. Natomiast nie da się tego robić, kiedy jest się przebodźcowanym wszystkimi innymi możliwymi tematami, ponieważ to jest po prostu no, niemożliwe, żeby połączyć się ze sobą, kiedy w głowie masz milion innych spraw. Trzeba tamte wszystkie sprawy zostawiać, skupiać się na tym, co w nas, napełniać się i później z zupełnie inną energią wracać do tamtych spraw. Kiedyś y, bardzo wyśmiewałam takie ćwiczenia, y, że y, ja teraz jestem wdzięczna, napełniam się wdzięcznością, z tym myślałam, że po co to ludzie robią w ogóle? To chyba jakieś katolickie jeszcze obrządki w ogóle bez sensu. Natomiast z perspektywy czasu Yy, zrozumiałam, jak to jest potężna energia. Jak potęga wdzięczności potrafi naprawdę zrobić robotę naszym, w naszym życiu, dlatego że my skupiamy się na tym, co chcemy. Jeżeli wyrażamy wdzięczność, to nasze myśli są skupione na tym, że jest nam dobrze, jest nam błogo, jest nam fajnie, jest nam bezpiecznie i to jest nasz bardzo dobry stan. Yy, I oprócz tego mamy odpowiednią ilość pokory w sobie, żeby przyznać, że to na przykład komuś zawdzięczamy, że ktoś nam, yy, że ktoś nam pomógł, że ktoś nam to dał, albo zawdzięczamy sobie i też bardzo zawsze tego uczę na wszystkich moich warsztatach, że doceniamy siebie, bo ja sobie to wszystko tutaj zorganizowałem, ja to mam. I teraz. Yy, i teraz przy potędze wdzięczności, oczywiście jak przy każdej praktyce, najważniejsze jest to, żeby pamiętać, by ją wykonywać. Są osoby, które codziennie rano składają ręce do Boga, jeśli wierzą w Boga, składają ręce do Boga i mówią, że dobry Boże, dziękuję Ci za to, za to, za to, za to. Jeżeli jesteś osobą niewierzącą, to zawsze możesz powiedzieć: dziękuję sobie, dziękuję wszechświatowi, dziękuję przestrzeni, dziękuję życiu. I znaleźć te rzeczy, za które naprawdę jesteś wdzięczny. Po skończonym dniu ta sama praktyka. Dziękuję za ten dzień, dziękuję za to, za to, za to, że to się mogło wydarzyć. I w pewnym momencie podnosisz już swoją wibrację na taki poziom, że nawet jeśli wydarzy się trudność, to i tak wcześniej czy później stajesz się za nią wdzięczny. Jak wiemy, nie należy tylko brać, chociaż branie jest bardzo ważne, ale też warto się dzielić. Oczywiście trzeba zachować równowagę w braniu i dawaniu, natomiast na Ziemi jest bardzo ważna wymiana. I oczywiście wymieniamy się z bliskimi, wymieniamy się ciągle właściwie z kimś się wymieniamy. Nigdy nie dawać ze swojego braku, czyli nigdy się nie poświęcać. Czyli jak czujesz się wykorzystywany, to znaczy, że coś poszło nie tak. Natomiast y, dawać z taką chęcią, chcę, żebyś to miał. Nie chcę ci to dać, żeby to do mnie wróciło, bo gdzieś tam Stępińska mówiła, że karma punkty wracają, tylko chcę, moja prawdziwa intencja jest taka, że chcę, byś to miał. Po prostu. Jest takie powiedzenie, że w naszym ciele Mieszka nasza dusza, że nasze ciało to jest pojazd dla duszy na to życie i ja, ja mam sama karmę ciała, więc dla mnie ciało jest bardzo ważne i zwracam uwagę na każdy sygnał, który mi daje, ponieważ no, jak się mądrze reaguje na to, co ciało nam mówi, to się unika w życiu wielu problemów. Dlatego, że ciało wie. Jest taka nawet książka Ciało zna odpowiedź. I tam jest na przykład w tej książce wyjaśnione, dlaczego tyjemy w określonych partiach ciała. nie? E, I to jest bardzo ciekawe. I w ogóle, e, jak, jak nasze ciało e, zaczyna gdzieś mieć stan zapalny, zaczyna się łamać, zaczyna tyć, zaczyna chudnąć tak, w taki sposób, że nam nie pasuje, zaczynają nam wypadać włosy, zaczynają nam, nie wiem, coś się z zębami, z dłońmi i tak dalej, tak dalej, to zawsze... Ale to zawsze jest to sygnał z naszej podświadomości, żeby czymś się teraz konkretnie zająć. I jak mądrze się to wszystko przeorganizuje w głowie, no to ciało jest naszym najlepszym przyjacielem. I my zawsze i w szkole numerologii, i w Instytucie Numeroterapii mówimy o tym, że. Yy, musimy podchodzić holistycznie, czyli trochę pracujemy z podświadomością, trochę pracujemy z ciałem, trochę pracujemy na emocjach, trochę pracujemy z poprzednimi życiami i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Widzimy się za tydzień. Wszystkiego dobrego życzę. Znajdźmy się na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie już. Jeśli chcesz, to zapraszam do subskrybowania na TikToku albo gdzieś na jakichś warsztatach. Które organizujemy, i szczegóły wszystkie znajdziesz na stronie szkoła Pozdrawiam Cię plutko.